Zranione serce hrabiego. Posiadłość hrabiego Kajetana Kickiego w Orłowie Murowanym, pałac z dwoma oficynami i parkiem, to jego ukochane miejsce. Dla tego zakątka, pięknej orłowskiej ziemi, poświęcił wiele lat bogatej, twórczej pracy, widząc w niej zawsze dobro ogółu i człowieka, przygotowanego na nowe innowacje w swoim środowisku. Hrabia zawsze żył w symbiozie z mieszkańcami okolicznych wsi. Nie szczędził też sił i środków, by tutaj inwestować w naukę, kulturę, rzemiosło i wzajemny szacunek. Sam nazywany przez środowisko ówczesnego ziemiaństwa za niepoprawnego filantropa, w swojej perspektywicznej wizji wyprzedzał epokę. Jego marzenia śmiało można wpisać w realia dzisiejszego obrazu i sposobu na życie tej społeczności. Można, ale czy one, te wyidealizowane marzenia umierającego człowieka, przekazującego swoje dobra za pisem testamentu na cele społecznie szlachetne, Towarzystwu Osad Ziemskich, mogą się jeszcze spełnić? Mieszkańcy tych okolic, mając na myśli ostatnie przesłanie swojego dobrodzieja, z nadzieją na to czekają. O Kajetanie Kickim mówią nasz hrabia. Mówią i z nieskrywanym wzruszeniem dla tego miejsca wspominają czasy, gdzie rytm życia, nauka i praca wielu pokoleń wyznaczała każdy kolejny dzień. Wyznaczała, bo w 2005 roku pałac trafił, na mocy transakcji sprzedaży przez urzędującego wówczas wójta gminy Izbica, w prywatne ręce spółki Giordiani. Jak się okazało po latach, nieszczęśliwej dla tego miejsca transakcji. Jego obecny właściciel, włoski przedsiębiorca Daniel Richard Polanczyk, zdaje się gwarantować jedynie pustostan, który na oczach naszego pokolenia zmienia się w postępującą ruinę. I w tym przypadku znów zawiódł człowiek, raniąc wrażliwe serce hrabiego. Stoimy, szanowni państwo, przed pięknym, zabytkowym pałacem, historycznym miejscem, z którym jesteśmy związani od lat swoich, ale też i przez naszych ojców i pradziadów. To miejsce tętniło życiem. Tutaj przyszli dzisiaj młodzi ludzie, ich dzieci, ich rodziny, ich rodzice i bardzo jestem im za to wdzięczna, że w ramach protestu na tą dziwną rzecz, o której powiedziałam, że nie miała prawa się miejsca zdarzyć tutaj. Żal, bo za jedną siną dalą druga da. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Cały czas pokazujemy stan budynku, w jakim on się znajduje. Opisujemy tą degradację, która teraz właśnie postępuje, jak ten pałac wygląda. Zdjęcia, jak wyglądał wcześniej, tak, że można to było miejsce jakoś zagospodarować, że tego nie zrobiono. Bardzo dużo pozytywnych tak opinii, bardzo dużo ciekawych wiadomości, ale niestety z przykrością muszę stwierdzić, że są opinie bardzo przykre. Otóż chciałbym powiedzieć, że uczyłem się tutaj kupę lat, tak? Znam to miejsce bardzo dobrze, z archiwum, ze zdjęć, bo się bardzo tym interesuję. Widziałem, jak to miejsce wyglądało nawet za caratu rosyjskiego, a jak wygląda teraz w kraju wolnym i demokratycznym. Że wszystkie, tak, w okolicach, tutaj województwa nadlubelskiego, ale gminy Izbica, jak nasze zabytki wyglądają, jak nasze budynki są traktowane. W zagranicy, tak, gdzieś tam na zachodzie, taki zabytek jest zawsze gdzieś tam usytuowany, że jakiś tam urząd, tak? Dobro publiczne, nie ma takiej możliwości, aby zabytek niszczał. Tylko w Polsce oczywiście, a szczególnie tutaj u nas w gminie, tak się dzieje, że zabytek to jest tak, jakaś kula u nogi, że trzeba to niszczyć. Tu zawsze było tak czyściutko, ładnie i pani dyrektor dbała o cały ten teren. No teraz po prostu przykro patrzeć, że to tak niszczeje. Przyszliśmy tutaj po to, ponieważ zarówno mieszkańcy mojej wsi, jak i ościennych nie mogą patrzeć na to, jak pałac, w którym się uczyli, wychowywali, poznawali ludzi przyjaźnie, niszczeje po prostu w oczach, prawda? Ja mieszkam tutaj od 10 lat i przez 10 lat tutaj się nic nie zmieniło. No jedynie zmieniło się to, że jest gorzej. Urodziłem się tutaj, tutaj się wychowałem.
No i tutaj chodziłem do przedszkola, później do szkoły. Wszystko tętniło życiem. Szkoła powstała tutaj w 1957 roku. No i była do 2004 roku. Ten pałac był wyremontowany. To było, musi trzy razy remont był przeprowadzany. A teraz co się robi? To wprost nieprawdopodobne, żeby to tak niszczało. Pałacu w sumie od dziecka nie znam, ale łączy mnie do niego taki sentyment. Lubię tutaj przyjeżdżać i słuchać na przykład opowieści moich rodziców, jak to wszystko tutaj wyglądało. I po prostu jest szkoda nawet patrzeć, jak to teraz wszystko wygląda. Po prostu nie znałam tego, ale czuję taki smutek w sobie, że nie mogłam tego zobaczyć, jak to wcześniej istniało i że nic teraz z tym się nie dzieje, że to nie funkcjonuje tak, jak powinno. Nienasycony w sercu głód, bo za jednym mocnym chłodem drugi chłód. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśmiech ból, zapikowym czarnym królem drugi król. Niepocieszony mija czas, bo za jednym czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Chciałabym, żeby w naszej miejscowości było tak jak kiedyś, za czasów hrabiego Okickiego, żeby ten budynek żył, żeby ludzie mogli tutaj współpracować i żeby na przykład była tu szkoła albo dom starców. Coś, żeby ludzie mogli razem być wspólnie. Gdzie jesteś, dobrodzieju nasz, i z której chmurki patrzysz z niedowierzaniem na swoje urokliwe dobra? Może odwróć wzrok bardziej w stronę marzeń, zobacz wspomnieniem, uśmierz ból, wrażliwość swojej duszy rozraduj westchnieniem do Boga. Ludziom naprawdę oddałeś wszystko. Czy warto było kochać nas? Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Pałac w Orłowie Murowanym to nie jedyny na terenie gminy Izbica obiekt zabytkowy popadający w ruinę. W nieodległym Stryjowie piękny, zabytkowy obiekt należący przed wojną do hrabiowskiej rodziny Smorczewskich runął, również jak ten w Orłowie. Nie miał szczęścia do nowych właścicieli. Pierwsi nabywcy za długi na sumę 26 tysięcy złotych zostali zlicytowani przez komornika. Ich dług odkupiła Bożena Bożenska, zamieszkująca w USA, stając się właścicielką posiadłości.
posiadłości. Od wielu długich lat to właśnie ona żartuje sobie z polskiego prawodawstwa, nadzoru konserwatora zabytków i przedstawicieli polskich władz. A nadzór konserwatorski? No cóż, bezradnie rozkłada ręce. Czy naprawdę jesteśmy tak słabi jako państwo, by obronić i ocalić nasze narodowe dobra, pracę pokoleń?